Witam wszystkich zebranych. Mówi Zofia z Krakowa. Pobudka poranna. 1 stycznia 2012 rok. 1 Koryntian 16:9. Nowy rok owocnej działalności. Albowiem otwarły się przede mną szeroko wrota dla owocnej działalności mojej, a przeciwników jest wielu. Bóg w trzech osobach. Tekst pamięciowy. Umiłowani, budujcie sobie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą. Módlcie się w Duchu Świętym, zachowajcie siebie samych w miłości Bożej, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. Juda 1, 20-21. Myśl przewodnia. Pismo Święte zawiera odniesienia do boskości i jedności Ojca, Syna i Ducha Świętego. Choć słowo Trójca nie występuje w Biblii, to Pismo Święte wyraźnie uczy o trzech osobach bóstwa. Nauka o jednym Bogu jako jedności trzech boskich istot jest niezwykle ważna, gdyż bezpośrednio dotyczy ona tego, kim Bóg jest, jaki On jest, jak działa i jak odnosi się do tego świata. Najważniejsza jest boskość Chrystusa, która jest niezbędna w planie zbawienia ludzkości. W Piśmie Świętym występują trzy odrębne, lecz wzajemne powiązane ze sobą rodzaje dowodów na istnienie Trójcy, to jest Boga w trzech osobach. Pierwsze, dowody jedności Boga, to znaczy, że On jest jeden. Drugie, dowody istnienia trzech boskich osób, które są Bogiem. Trzecie, pośrednie dowody świadczące o istnieniu trzech osób jednego bóstwa. Rozróżnienie między Ojcem, Synem i Duchem Świętym występujące w Biblii należy rozumieć jako właściwość natury Boga, jakkolwiek trudną do pojęcia naszym niedoskonałym umysłem. Wieczne niebiańskie potęgi Bóg Chrystus i Duch Święty. Choć niektórzy z pionierów adwentystów mieli problemy z tą prawdą, obecnie Kościół Adwentystów Dnia Siódmego zdecydowanie opowiada się za tą biblijną nauką. W drugiej spośród 28 fundamentalnych biblijnych zasad wiary naszego Kościoła czytamy. Bóg jest jeden, Ojciec, Syn i Duch Święty, jedność trzech wiekuiście współistniejących osób. Jedność Boga. System wierzeń starożytnych Hebrajczyków był ściśle monoteistyczny. Greckie monos, jedyny, teos, Bóg, co oznacza, iż wierzyli oni w jednego prawdziwego Boga. Taką wiarę przedstawia cały Stary Testament. Istnieje tylko jeden Bóg, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, a niewielu bogów, jak wierzyły narody i plemiona pogańskie. W tym sensie biblijna religia była wyjątkowa. Co Bóg powiedział o sobie w 2 Mojżeszowej 3:13-15? Jak wersety te wskazują na jedność Boga? A Mojżesz rzekł do Boga, gdy przyjdę do synów izraelskich i powiem im, Bóg ojców naszych posłał mnie do was, a oni mnie zapytają, jakie jest imię Jego, to co im mam odpowiedzieć? A Bóg rzekł do Mojżesza, jestem, który jestem. I dodał, jak tak powiesz do synów izraelskich, jestem, posłał mnie do was. I mówił dalej Bóg do Mojżesza, tak powiesz synom izraelskim, Pan Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba, posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i tak mnie nazywać będą po wszystkie pokolenia. Jedność Boga jest także wskazana w wersecie, który Żydzi nazywają Szema. Zobacz 5 Mojżeszowa 6:4. Nazwa ta pochodzi od pierwszego słowa, które w języku hebrajskim znaczy słuchaj. Ten werset zawiera jedną z fundamentalnych prawd o Bogu, prawdę, w którą Izraelici mieli wierzyć i której mieli uczyć swoje dzieci.
Słuchajże, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jedyny jest. 5 Mojżeszowa 6:4. Porównaj ten werset z 1 Mojżeszową 2:24. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. Jakie znaczenie może mieć fakt, że w obydwu tych słowach występuje to samo hebrajskie słowo oznaczające jeden? To samo hebrajskie słowo eszat oznaczający jeden jest użyte w odniesieniu do Boga w słynnym Szema. Zobacz 5 Mojżeszowa 6:4. Słowo eszat odnosi się do jedności, ale nie w sensie sumy matematycznej, raczej złożonej jedności. Potwierdza jedność złożoną z odrębnych części. Mąż i żona mają być jedno. Eszat. Według 1 Mojżeszowej 2:24, jak w Szema, Bóg jest jeden. Co Nowy Testament mówi o jedności Boga? Zobacz Jakub 2:19. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden. Dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. 1 Koryntian 8:4. Co więc dotyczy spożywania mięsa składanego w ofierze bałwanom, wiemy, że nie ma bożka na świecie i że nie ma żadnego innego Boga oprócz jednego. Dlaczego zrozumienie Boga jako jedności pomaga nam uniknąć pułapek bałwochwalstwa w jego różnorodnych formach? Dlaczego tylko Jahwe powinien być obiektem boskiej czci? W jaki sposób możesz usunąć wszelkie bożki ze swego życia? Dziękuję.